tutaj w Polsce przeglądamy tę ewangeliczkę Ninę Hagen, proszę Państwa, która rzeczywiście rewelacyjna jest i z powodu częstych zmian podczas występu jest wręcz fenomenalna. Tutaj dla tych wszystkich zresztą katoliczek kopczących Nina Hagen, ewangeliczka, jest fenomenalna, jest świetnym przykładem, proszę Państwa, żeby zmieniać formę. No treści nie, no bo treść, jak jest piosenka, to się pewne frazy powtarzają, proszę Państwa, całość. Także nie wiem, jak szybko by ci żebracy biegli do katolickiej tacy, to i tak ksiądz katolicki, no bo tutaj jest ten system rzymsko-łaciński, tej tacy chętnie nie odda, tej tacy papieskiej chętnie nie odda. Także muszą się zadowolić, proszę Państwa, tym, że no wszędzie, gdzie wiatr wieje i na ulicy, no i w kościele przecież katolickim, nie ewangelickim, nie mormońskim, nie cerkiew, nie Świadków Jehowy, nie badaczy, gdzie wiatr wieje, to jednak czuć zapach nóg papieża, gromnicy rzymsko-łacińskiej, a przecież jesteśmy po kolei, proszę Państwa, no, na drodze do Rzymu, Państwo zobaczą, ale jest Stanów Zjednoczonych. Oni tutaj marzą o tych Stanach Zjednoczonych, o USA, o Angloameryce, Białystok. W sumie oczywiście, że w Polsce jesteśmy, wiadomo, że jesteśmy w Polsce, ale oni wciąż marzą, proszę Państwa. I chcą tym kaszlem, proszę Państwa, zachrumczeć to, co tu jest, zachrumczeć breszeniem, tym mówieniem o pracy, tym, no, wręcz chrumczeniem po prostu, no, mówią, że to wszystko głupie. Proszę Państwa, swoją działalność, że biegną, Państwo zobaczą, chrumczą, bresą, biegną do tacy, no to ja życzę, żeby ten ksiądz tę tacę odstąpił, no bo warto, to chyba by nie odstąpił u świętej Anny, co mówił, no tutaj w katolickiej Polsce, a no tutaj w Warszawie pod kolumną Zygmunta u świętej Anny przed Starówką nad trasą WZ, co? Ksiądz Bartołd powiedział swego czasu. Czy tutaj było zbierane? Czy tutaj było zbierane? Bo gdyby ta Lilianna, siostra zakonnica jego po prośbie, po pracy tej samej przeoczyła parę rzędów, to przecież ksiądz Bartołd nie omieszka tam dopracować tych 3-4 rzędów, czy? Ale niestety te 3-4 rzędy, one były już obskoczone przez Lilianę. No ona się pięknie uśmiecha, potem się wykręci napięcie i do zakrystii ucieka przeliczać fortunę, proszę Państwa, całą. Także tutaj są bardzo skrupulatni ci wszyscy, którzy z tacą chodzą, no i cała, no ta cała Polska jest taka skrupulatna, jeżeli chodzi o to, no bo tutaj nie jest Anglia, tutaj nie są ewangelicy, tutaj taca przecież chodzi u ewangelików. W kościołach ewangelickich taca jest przybita, proszę Państwa, że tak powiem, gwoździem przyklejona do stołka, do podłoża, tam gdzie się wchodzi, po lewej stronie czy po prawej, trzeba wrzucać, ale po prostu nie chodzą księża ewangelicy, proszę Państwa. Tutaj jest Saska Kępa, to znaczy, że jesteśmy, Państwo widzą wszystkie ulice, jesteśmy na Pradze, jeszcze południe, no tutaj to już nie po tej stronie mostku, bo gdy przez Wisłę będziemy przejeżdżać, to już nie, proszę Państwa, a ten 188 to jedzie właśnie na lotnisko Okęcie Chopina tutaj w katolickiej Polsce, w Warszawie. Także proszę Państwa, no tyle, ale chcą zagłuszyć właśnie, chcą odwrócić uwagę, ale ja uważam, że to jest nieszczere, że jeżeli jest taki styl, to trzeba się tego trzymać. Także przyjeżdżamy, proszę Państwa, przez Wisłę. Za sekundkę przyjeżdżamy przez Wisłę. Wiatr wieje, proszę Państwa, gdzie jest zimno, gdzie jest chłodno.
Krym, nie cerkiew, nie prawosławny, żeby nie mataczyć, nie wchodzić komuś w radę, jak świnia kłócząca proszę. Tutaj jak zdążamy, podążamy do pracy na rozdrożu, to pod Sejmem te uliczki, pod Sejmem Polski, proszę Państwa, dobrze znamy się, proszę Państwa. Po drugiej stronie mówię, co jest, bo nasz Park Poziomkowski, ale tam jest jego pozostałość, dalsza część. No i galopy, Państwo słyszą, tam to się poruszą, wręczą, no bo klimat się zmienia, tak jak Świadkowie Jehowy od ponad 100 lat mówili, ale te lochy to nie rozumieją tego, no ale krączą, czyli odpowiadają na to, że tak, to prawda, klimat się zmienia. Zamiast biało, to jest zielone. To jest zielone. Plac na rozdrożu, gdzie chciwe lochy. Przez szwejka do Konstytucji wyjeżdża.